Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 3. W dzisiejszym planie, z tego co dobrze pamiętam, mieliśmy udać się na arenę, na największą arenę na pustyni, czyli do Mora Sul, tylko po to, żeby zawalczyć i wrócić tutaj, żeby zawalczyć w takiej małej tutaj, nie wiem nawet jak to nazwać. Nie no, klatką to też tego nie nazwę. Dobrze Sam nie ci wiem, w radzę. jakimś okręgu z drewna. Więc zaraz tylko jeszcze zerknę, czy mamy jakieś zadania, które chciałem tutaj robić. Ciebie to nie obchodzi. Czyszczawie królewski, o właśnie, to jeszcze można zrobić. Wszystkie zadania, które tam na górze można zrobić, to zaraz zrobimy. Tylko ja nie pamiętam, gdzie to było. Dobra, Lepiej tak się na nie szybko trąbaj. tylko. Czy ja mam kamień teleportacyjny do Farringdon w Raczej razie co? nie. Bo nie pamiętam, czy brałem, ale chyba brałem. Miałem dwa, nie wiem, tutaj gdzieś po tych lasach tutaj można by było spróbować coś znaleźć. Uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą grę. Ale mi teraz dała ładnie pod nos. I to może najlepszą zbroję w grze też coś? Może tu gdzieś za rogiem bym dostał jeszcze? No, chciałbym. Dobra, czyli tak, mamy, to możemy to zadanie odejść. Nie, dobra, to najpierw pójdziemy do Mora Sul. Czyli dobrze, że właśnie wziąłem specjalnie po to ten kamień z pierwszego miasta tam na pustyni, żeby później móc tutaj szybko się przedostać, żeby nie być z tą całą przełęczą. Kurde, dobry jest ten soundtrack z pustyni, fajnie jest. Dobra, nie wiem gdzie biegnę. Okej, to myślę, że zrobimy tak, że będziemy widzieć się za jakieś 2 minuty, bo czeka mnie długa przeprawa. Aż tam daleko, gdzie widać te wieże w oddali, więc myślę, że widzimy się za chwileczkę. Ogólnie to ciekawa sprawa, tak jak już prawie dobiegłem, zauważyłem tutaj orków walczących z pełzaczami. Ale najlepsze jest to, że ci orkowie są na... są dla mnie na zielono, czyli tak jakbym u nich miał dobrą reputację, więc nie wiem skąd oni tutaj się wzięli. Żebym tylko worka nie trafił, to podejdę lepiej. Właśnie, do piachu z nim. Dobra, kim wy jesteście? Czy wy jesteście jakimiś zwiadowcami, ale skąd pytanie? Mamy oko później na będzie czas na rozmowy. Nie wiem, skąd sobie chodzą. Może w jakimś należą do jakiegoś miasta, w którym już byłem. I stąd ta reputacja. Dobra. Jeszcze kawałek. To już może. Nie będę tego wycinał, już po prostu będę biegł, biegł. Jak najgorzej jest po prostu pierwszy raz to dobiec, bo później to już się weźmie kamień teleportacyjny, to tutaj zawsze będzie jakaś droga powrotna. Nie będzie trzeba tutaj się przedostawać tą pustynią. Tutaj na te zadania na pustyni też pewnie przyjdziemy. Porobimy sobie w każdym z, tym mieść, z tych miast jakieś zadanie, żeby dostać się może tam do Isztar. Więc zobaczymy jak to po kolei. Myślę, że to już niedługo, bo tutaj zostało nam Faring zrobiliśmy, Vanguard ogarniemy dzisiaj. Czyli zostanie praktycznie cały Warrant, no i Nordmar tak naprawdę. Szukanie artefaktów, no i oczywiście zrobimy sobie tutaj reputację na pustyni też, żeby wszystkie tutaj zadania, żeby się podekspić też przede wszystkim, no i żeby sobie poogarniać tutaj, bo tu też niby też, tak jakby poszliśmy z orkami, no to w teorii tak jak było, że bierzą w Beliara orkowie, no tutaj na pustyni też, tutaj też są w miarę fajne, ciekawe questy. No i tutaj na pustyni są też artefakty, które trzeba i tak czy siak zebrać do zakończenia gry, więc tutaj się też tą pustynią zajmiemy. Prędzej czy później tak to nas czeka. Dobra, przebiegłem taki dystans bez i przebiegliśmy takie coś tylko po to, żeby zawalczyć i zaraz tam zabijamy. To jest tak jakby przyjechać do miasta, w jakieś tam miasto, do którego się nie było, wysiąść na dworcu, zjeść tam coś i wrócić. Insane po prostu.
Kto wymyślił to zadanie, to ja nie wiem. Lepiej zajmij się tym osobiście. Żeby walczyć na takiej arenie tylko po to, żeby móc zobaczyć tam na takim małym czymś, to jest niesamowite. Jeszcze na odwrót to bym zrozumiał, ale... Dobra, bierzemy kamień. To Morasul. Zapisuję, żeby mi tutaj nie wywaliło gry i mnie nie cofnie. A, nowa twarz. Jestem Felipe, zarządca areny. Interesuje mnie... Sława i bogactwo, więc przybywasz we właściwe miejsce. Jakie są zasady? Jeśli mi zapłacisz, przydzielę ci partnera do walki. Za zwycięstwo dostaniesz dwukrotność wypłaconych pieniędzy. Mistrz otrzyma księżycowe ostrze. Dobra, deal. Co to za księżycowe ostrze? To wielka nagroda dla mistrza areny. Najbardziej pożądana broń w całym Morasul. Nawet Gonzales, najpotężniejszy człowiek w mieście, chciałby mieć księżycowe ostrze. Doprawdy. Jestem gotów. Chcę walczyć. Nie mogę się doczekać tego widowiska. Wejdź na arenę! Kolejna walka! Wyzywający! Przybysz z północy! Kontra! Znany i podziwiany! Paladyn! Dobra, Paladyn. Pokażę ci to wejście. Wejdę tak na arenę, że już... Psycha Sitting, patrz na to. Jak super hero. Zobaczcie, że można używać magii chyba, nie? Nie było w zasadach, w regulaminie, że chyba nie można. Dobra, dzięki. Jeden, nie wiem na ilu, załatwiony. Lepiej mi nie przeszkadzaj. Dobra, sorry. Nie chciałem. Nieźle. Robi wrażenie. Ale nadal uważam, że po prostu miałeś szczęście. Szczęście? No cóż, obaj wiemy, że dni świetności Paladyna już minęły. Jeśli chcesz zajść daleko, będziesz musiał pokonać silniejszych przeciwników. Anktos to zupełnie inna historia. To bohater ludu. Potrafi się posługiwać mieczem. Tylko przestań się obijać. Dobra, dawaj mi go. Prawdziwego przeciwnika. Muszę przyznać, że nie brak ci odwagi. Słuchajcie, ludzie! Następna walka! Wyzywający! Samotny wędrowiec z północy! Kontra! Anktos Koczownik! Przybył z pustyni, aby pomścić śmierć swoich braci! Czy przeciwnik zdoła sobie poradzić z jego strasznym gniewem? Ej, oszukałeś mi, powiedzieć, że umie się posługiwać mieczem, a ma włócznie. To coś mi się tu nie zgadza. I gościu, ty chyba powinieneś już stąd iść. Taki zmęczony. Chodź tu! Ty gościu, zawijaj, bo jak w ciebie trafię przypadkiem. Szykuje się walka! Pokaż mu! Dobra, i teraz mogę z tobą pogadać? Jak ci się podobała walka? W dawnych czasach dwóch takich jak ty zjadałem na śniadanie. Dziś przegrałem i pluję piaskiem. Ależ ja się starzeję. Dobrze walczyłeś. Czemu nazywają cię Paladynem? Byłem prostym żołnierzem w królewskiej armii i walczyłem w wojnie z orkami. Zaatakowali nas asasyni. Mnie porwali. Miałem dwie możliwości. Arena albo rozbijanie skał. Wybór nie był trudny. Ten tytuł nadali mi, by przyciągnąć widzów. Podziałało. Dobra, załatwiony ten. Ty gdzie? Ten już tutaj. Jak szybko ucieka, żeby wywiadu z nim nie udzielono. Ty, no daj. Skąd to się tu wzięło? Widzę, że potrafisz walczyć. Chylę czoła. Jesteś jednym z koczowników. Tak, pochodzę z klanu Kajora. Któregoś dnia moi bracia przybędą, aby mnie wyzwolić. Sądzisz, że powinieneś to mówić na głos? Asasyni nie wierzą, że może nam się udać. A ty? Jestem gotów zginąć za własną wolność. Tylko to się dla mnie liczy. Dobra, druga walka ogarnięta. Widzowie zaczynają cię lubić. Zawsze są zachwyceni, jak obrywa koczownik.
ale kolejny przeciwnik to dzika bestia. Wielki jak szafa i silny jak wół. Mówią, że potrafi zabić gołymi rękami niedźwiedzia. Cokolwiek to jest. To ciekawe, bo nie widziałem tutaj w świecie Gothica jeszcze żadnego niedźwiedzia. O, chyba, że wszystkie zabił. To ma sens. Chcę walczyć z naprawdę dobrym przeciwnikiem. To nie będzie łatwe zadanie. Słuchajcie, ludzie! Nie przegapcie tego widowiska! Na arenie tajemniczy nieznajomy! Kontra Olek Niedźwiedź! Kolejny jakiś Nordmarczyk? No i pokaż, co potrafisz. Ten paladyn to chyba smutno. No to pokaż. I dobra, bo to wiecie, jeszcze szybciej HP schodzi. Dzięki za miksturkę. Dobra, czy to już wszyscy, czy jeszcze ktoś? Nie no, to jeszcze nie było, że mistrzem jestem. Jeszcze jedno pewnie. Co za pojedynek! Co za widowisko! Tak, tak, wiem, o co chodzi. Jesteś gotów? Gotów na co? Na zdobycie tytułu. Jeszcze jedna walka i zostaniesz mistrzem Morasul. Dawaj, mistrzem. Wiedziałem, że nie zadowolisz się byle czym. Chcesz najwyższej nagrody. Jasne, obywatele Morasul! Z wielką przyjemnością zapowiadam następną walkę. Obecny, niepokonany mistrz areny w Morasul, Manga! Kontra, nowy, wspaniały zawodnik, nieznajomy! Bezimienny, a nie nieznajomy, przepraszam bardzo. Lepiej się nie wtrącę. Angar, my się znamy, nie? No... To podłożysz mi się, co? Nie przychodzę tu, aby rozmawiać. Jestem tu, aby walczyć. Jedno. Jesteś tu, żeby rozmawiać, to zawijaj stąd. No to pokaż na co. Dobra, Angar, ty jesteś za dobry. No nie, jeszcze mnie zatruł. O, przyjaciela zatruwasz, no zwariowałeś. Chcesz, żebym zginął. Na żartach się nie znasz. No dawaj, pogadać z tobą. Ach, moja głowa. Jesteś, nareszcie. Udało ci się dostać na wielką arenę Morasul? Angar, jak się tu znalazłeś? Poszedłem wzdłuż wybrzeża i tyle. Stoczyłem kilka walk na arenie i zanim się zdążyłem obejrzeć, już byłem mistrzem Morasul. Szkoda, że nie widziałeś mojej walki z Orknarokiem. Chyba jeszcze nie przeszedłeś na emeryturę. Masz rację. Wciąż odkładam na swój fundusz emerytalny. Ale dopóki trwa wojna między bóstwami, obawiam się, że ja również nie zaznam spokoju. Cieszę się, że przynajmniej udało nam się wydostać z tej przeklętej wyspy Korinis. Nadal interesujesz się bronią, co? Mogę ci jeszcze coś pokazać. Ale ty masz chyba jeszcze sporo czasu. Jak mi poszło? Widzę, że talentu ci nie brakuje, co? Gratulacje. Jesteś nowym mistrzem Morasul. Może czas jednak przejść na emeryturę. Oj, wybacz, że nie chciałem, żebyś ty tak... Żeby cię na emeryturę wysłać od razu, wybacz. Dobra, jesteśmy mistrzem. No i jak... Jakim cudem... Tamci orkowie będą... Wierzyć, że jestem mistrzem Morasul, no? Świetna walka! Zasłużyłeś na tytuł mistrza. Co teraz? Pokonałeś mistrza. Obawiam się, że przez jakiś czas nikt nie będzie chciał z tobą walczyć. Ale postawiłem na ciebie złoto. I nieźle na tym wyszedłem. Gdzie moja nagroda? Proszę. To wspaniałe ostrze należy teraz do ciebie. No i git. Teraz możemy wracać, żeby zobaczyć na jeszcze większej arenie. To które to jest? No.
Widzicie? Mistrza areny. Niedobrze mogłem po prostu pobiec. Dwa dni mnie nie było. Poszedłbym pospać, nie wiem, w monterze. I bym powiedział, wróć i powiedział, że ja jestem mistrzem. Kto by mi to powiedział, że nie? Jak mi to udowodnił, że nie byłbym, no? No nie ciebie. Oto twoje rośliny. Dowiodłeś swej odwagi i chęci pomocy. Teraz możemy handlować. Twój honor, twoja decyzja. Pokaż mi swoje towary. Okej, wiadomo, że mikstury kupię. Nie chcę tego słyszeć. Gdzie jest to księżycowe ostrze? Nie będę tego tolerować. Ach, bo tego się nie da sprzedać. Robi się coraz gorzej. Księżycowe ostrze jest też do zadania. Twoja decyzja. Kurde, w sumie dobre jest, wezmę sobie to. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Ładnie wygląda. Musimy uderzyć tam. Chyba nie chcę tego słyszeć. Dobra, i teraz możemy zmierzyć się z... Uwaga, uwaga, największa arena w całym... całym Gothicu 3. Ja tu z kim się gadało, żeby tu walczyć? Ty! Wolałbym raczej jakiś porządek. Jestem mistrzem wielkiej areny Morasul. W takim razie naprawdę wielki z ciebie wojownik. Moi wojownicy cieszą się, jeśli są oceniani według twych dokonań. Zamknij jadaczkę. Chcę walczyć na arenie. Walcz z Vigo! Jasne, mimo wszystko tak nie może być. Dawaj, gościu. Zawsze to powtarzam. No to pokaż. Całkiem nieźle. Dobra, Vigo, ocena taka 5 na 10. No, coś tam umiesz, ale mogłoby być lepiej. Dobra, gdzie to z tym? Vigo nie mógł mi sprostać. W następnej walce wyznacz mi prawdziwego przeciwnika. Tak. Chcę walczyć na arenie. O, walczyć będzie Tukasz. Głowa. Zwycięzca zachował honor. Nie zasługują na to, by władać tymi ziemiami. Tak właśnie myślałem. Dawaj. Nie mamy czasu, trzeba króla atakować zaraz. Teraz! No. No wypchał mnie z areny. Chcę powtórzyć ostatnią walkę. Wiedziałem. Idź na arenę. Teraz możesz pokazać, co jesteś warta, Mora. Całkiem nieźle. Dobra, tak to miało być, a nie. Nie wypchał. Chciałbym z tobą walczyć. Taki robak jak ty? Czy zwycięstwo nad tobą nie przyniosłoby mi chwały? Tarok powie ci, kiedy będziesz gotowy. Okej, dobra, znowu się pomyliłem, gdzie on poszedł. Moja głowa. Ty? Nie, to nie ten, no gdzie on tu ucieka, tu jest dobra. Tak samo wyglądają. Tukasz był zbyt słaby. Dobry z ciebie, wojownik. Jestem gotów, aby walczyć na arenie. Będziesz, Mortis, to silny i niebezpieczny wojownik. Walcz dzielnie. Pokaż, Mortis, co potrafisz. Chodź tu. O ty. Ty no, dobra, ten coś potrafi. W sumie nie będę wczytywał. Dzięki za... Albo i będę. Mi złoto zabierze. Ten coś potrafił, faktycznie. Mamy oko na wszystko. A, to jest przed walką z tym, dobra. Teraz może... No nie, trafiłem.
Dobra, reputacja worków rośnie, dobra, czyli będę miał 70 albo 72. Jak pokonamy Robara, to będziemy mieli ponad 75 raczej, więc będzie idealnie. Tukasz był zbyt słaby. Dobry z ciebie, wojownik. Przegrać z tobą to nie dyshonor. Jestem gotów, aby walczyć na arenie. Będziesz walczyć z człowiekiem. Mortis to silny i niebezpieczny wojownik. Walcz dzielnie. No wiem, dobra, jeszcze raz mi wklepał. Już teraz nie będę go tutaj nawet nic o nim mówił. Mortis tym nieraz naklepał. Chodź tu. I znowu sięgnąłem. Dobra, udało się. Przebić jego szarże. Mortis został pokonany. Teraz to ty jesteś najsilniejszym człowiekiem na mojej arenie. Tylko kilku ludziom udało się osiągnąć tyle co tobie. Chcę walczyć z najlepszymi. Odwagi ci nie brakuje. Zmierzysz się z Rozchowem. Spotka się z tobą na placu boju. Jeśli zwyciężysz w tej walce, będziesz mistrzem. Dobra. Daj mi tylko potiona wypić. Nikt. Dobra, załatwiony jestem mistrzem. Zwyciężyłem. Masz mój szacunek. Od tej pory każdy na tej arenie będzie oceniany według skali twoich dokonań. Osiągnąłeś szczyt kariery gladiatora. Nie masz już z kim walczyć. Dzięki. Później będzie czas na rozmowy. Uważaj na siebie. Nikt nie chce ze mną gadać. Ok, czyli mamy teraz 72 reputacji. Czyli to, co planowaliśmy jako pierwsze zadanie dzisiaj zrobione. Teraz zostało nam tylko udać się najprawdopodobniej do Vanguardu i walczyć z całym Vanguardem. Więc myślę, że to zajmie nam drugą połowę tego odcinka. Więc sobie tak zapisujemy i lecimy do Vanguardu. Do świątyni w Vanguardzie i tam rozpoczynamy rozróbę, no będziemy walczyć. Nawet nie będę z nimi gadał, po prostu walczymy od razu. Walczymy, rozumiałeś? Walcz. Dobra, to może jednak pogadamy. Jak ty żeś wsiąknął jakoś moje spele, to ja nie wiem. Dobra, jeszcze jedno. Masz, po prostu masz, dobra? Jeszcze jedna cholerna bestia. A tego się nie spodziewaliście, co? Mam się zdjawi demon tutaj. Dobra, od razu tam. Czy może... Okej, dobra, ilu ich tu jest? Okej, tylu. Pytanie, czy jak tych tutaj pokonam, czy tamci od razu w zamku też będą na mnie striggerowani? Dobra, George mocny. Świątynię oczyściliśmy. Co tam mówisz? Nie rozumiem. Możemy się czegoś nauczyć? Kula ognia. Bierzemy. Fale ognia też bierzemy. Ognisty też bierzemy. Damy resztę w manę. Okej, dobra, to zrobimy tak. To damy tu. I te nowe, co się nauczyliśmy, też sobie podrzucimy tutaj. Chociaż w sumie, dobra, tak zrobimy. I lecimy teraz dalej. Tutaj jest mnóstwo orków, które od razu będą na mnie
striggerowane, ale o, widzę, że już wszyscy z zamku wbiegli, więc tu się zrobiła naprawdę rozruba. Dobra, tu ja tu ogólnie to teraz. Co ja tu rozpętałem? Spodziewałem się, że oni aż tak szybko wybiegną. Teraz wszyscy się na mnie rzucą, bo i orki tutaj tak naprawdę są na mnie striggerowane, bo one tutaj striggerowane są na wszystkich ludzi. Więc i będę musiał walczyć i z orkami, i z ludźmi tak naprawdę. Albo po prostu poczekam, aż się sami wyklepią trochę. Why not? Jest ogólnie właśnie, tu mi się jedna rzecz nie podała ogólnie w Gothicu Trójce, że jak wybierasz ścieżkę orków, no to w teorii szkoda, że właśnie ci orkowie tutaj jakby nie współpracują z tobą, nie możesz z nimi pogadać, tylko oni tak automatycznie cię atakują, no ale też jakby to powiedzieć, skąd mogliby wiedzieć, że ja to jestem ten, który pomaga tak naprawdę. Ale szkoda właśnie, że nie ma też z nimi takiej interakcji większej. O kurde, się wpakowałem w szamana. Ała, ale mi dał, no nie. Mi przymroził plecy. Kto jest? Bezi mi się zlagował. Nie mogę wyjąć potki, nie mogę się napić. Dobra, zrobiliśmy takie zamieszanie, to musimy teraz znaleźć króla. Musimy pokonać króla. Którędy się tu przedostanę? Parkour. Strażnicy wyszli na wojnę. Król może będzie sam. No czekaj, bo ja chciałem przyzwać demona. Kurde, dobra, jednak nie wszyscy wyszli. Rozerwę cię na strzępy. No nie, zepsuł. Kurde. Zapomniałem, że tu magowie są. Musisz pozbyć się magów najpierw. Raczej ja dam radę ten wyjść. Dobra, nice. O kurde. To kolejni już. Się tam parkura. Dobra, ja to robię, ja to robię, ja to robię. Ryzykuję dużo. Zapisz. Ani kroku dalej. No i dobra, i spadłem. Nie doskoczyłem. Ani kroku dalej. Chciałbym zebrać jakąś większą grupę ich tutaj. O, jest i król. No, dobra, król mnie wyjaśnił mocno. Ale on bije. Spodziewałem się, że tu jeszcze taka grupa w zamku, tam tylu wybiegło. Dobra. Teraz mi to wyjdzie, dobra. Okej, dobra, jest mag. Czy on na mnie będzie miał tu zasięg? Kurde, jest kolejny, dobra. Jak ja bym wam teraz zrobił coś takiego, co wy na to? Jak wam się podoba mój deszcz ognia? No co tak słabo? Poczekam, może tu więcej się ich zbierze. Wtedy zrobię to jeszcze raz. Okej, jest tu ich naprawdę bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo dużo. Dobra, nawet jeszcze jeden.
I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Tam granat by mi się przydał, a nie deszcz ognia. Dobra, gdybym tak przyzwał demona, tutaj jakoś dałoby radę? Dobra, jest git. Nie wiem, co było lepsze. Ilu to jest? Trzech magów to jest. Coś żartują. No, pewnie. Dobra, jeden mag z głowy. Oła. To twój koniec. Cheater! No oni oszukują w tej grze. Nie zapisałem, no nie, dobra. Przez ścianę dostałem, ja tak nie potrafię. Ani kroku dalej. Kurde, zębami się tam chyba złapałem. Szkoda, że nie mogę więcej demonów przyzwać, że jak chyba przyzwę jeszcze jednego, to ten pierwszy zginie. Jak przyzwał 10 i by było. Muszę się jakoś przedostać gdzieś. O kurde, dobra, magowie, magowie. Ała. Jakoś tak mi ciepło w plecy się zrobiło. No ale musisz tu przyjść. Pokazałeś mu. Dobra, parkurem. Nie trafię. Dobra, trzeba pozbyć się tych magów. Trzeba pozbyć się tych magów najpierw. Muszę tu wskoczyć, bo inaczej jest lipa. W magę strzela, ja nie tutaj. Muszę się wyhealować. Many też odnowić. Dobra, zapiszemy i teraz dobra, kończę z nimi. Okej, dobra, jest tutaj jeden mag. Muszę magę zaznaczyć, o. No, ale łucznik, jak mu ocalił życie, no. Oni się tu coverują, niesamowite. O, dobra. Po tym dachu się tak dziwnie biega. Przyzwaj mi demona, żeby skupić trochę ich uwagę. Ani kroku dalej. Macie demona. Trzeba teraz tego maga załatwić. Namierz mi na tego maga, no. Dobra, mag załatwiony. Wolny też coś mocniejszego.
Jeszcze jeden deszczyk im zrobimy. Jeszcze jeden. Dla tych dwóch magów trzeba teraz tutaj wykończyć. Oła. Ci magowie odporni na ogień są, więc to im tak za dużo nie zrobiłem. No nie tam w kosmos. No, przyzwę demona tutaj jeszcze jednego. Na wszystkich mi namierzy, tylko nie tego, co trzeba. Dobra, załatwione. No nie wierzę w niego. Może nie trzeba było pojedynczo ich tutaj atakować. Ani kroku dalej. Nie, będzie się leczył. Dobra, nie mogę namierzyć. Irytujące to jest. Macie świeżego demona. Dobra, ich tu jest tak dużo. No i znowu przez ścianę. Jak kliknąłem wypić miksturę, to ten mnie przez ścianę trafia. Oni oszukują tymi kulami ognia. Zerwecie na strzępy. I Bezi mi się zaczął kręcić, o co tu chodzi? Co jest z Bezi z tobą? Co ty robisz? Czemu ty mi się kręcisz? Dobra, zrobimy szybki zapis teraz. Hej, tu jest dość spora grupa jeszcze. Gdzie są magowie? To jest pytanie. Już wiadomo, gdzie są magowie. No, który mi tu? Przyzywam wam tutaj demonika. Macie? Bawcie się. Aż wyleciał. A czemu ty nie łapiesz? Czemu on nie obrywa? Co jest z tym magiem oszukanym? Cheater. No co jest z nimi? Czemu oni nie obrywają? Oczywiście wszystkich mogę namierzyć poza tym magiem, naprawdę.
Czy ja mógłbym? Ej, no ten mag oszukuje, widzicie to? O, w końcu. Nie ma odwrotu. No i co teraz, Robar? Zostaj sam, widzisz, opuścili cię. O kurde, ten demona mi pokona. Chcesz jeszcze jednego? Chcesz demona? To masz. No nie da mi przyzwać, no. Nie mam szans z nim szans PvP. Muszę mu coś przyzwać dla zabawy. Co tam, Robar, co powiesz? Jak on jest mocny. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty tylko, żeby on mi za mapę nie wypadł. Weź go tu z powrotem. Ja muszę z niego itemy pozbierać. Ról pokonany. Mamy berło Warantu i koronę. Teraz to my będziemy królem. Dobra, pozbierane. Tutaj chyba był jakiś kamień teleportacyjny na górze, to zaraz to sobie wezmę. Okej, jest też stół, to chyba te mikstury wytworzę, bo mogę. Dobra, zawsze co coś będzie więcej. Tu jeszcze kolejne. Dobra, czyli drugie zadanie, które planowaliśmy, zrobione. Odbiliśmy Vanguard. Teraz to tutaj my możemy zostać królem. O, tu miecze czy jakieś. Te kufry pootwieramy, zobaczymy co tu jest. Raczej nic co nas będzie interesowało tak bardzo. O, teraz my możemy tutaj sobie zasiąść. Pięknie. No dobra, już wstań, no. Już idź, musimy iść dalej, to nie koniec. Dobra. Teraz mamy już
Ile mamy dużo reputacji orków będziemy mieli, bo za podbicie Vanguardu plus jeszcze pokonanie Robaron 86 już mamy. Więc teraz na spokojnie możemy się cofnąć do Kana i z nim pogadać. Pogadamy z wodzem orków i zobaczymy, co on nam powie. Dzisiaj to się nabiegaliśmy i nawalczyliśmy, nie powiem, że nie. Stać! Ani kroku dalej! Chcę przejść. Możesz wejść. Dzięki. Wolałbym honorową walkę. Nie zasługują na to, by władać tymi ziemiami. Opuściliśmy nasz... Chcę zaoferować ci moje usługi, wielki zdobywco. A, więc to ty jesteś tą morą, o której mówili mi moi generałowie. Jesteś wielkim wojownikiem i zasługujesz na szacunek. Dzięki. Jakie masz dla mnie rozkazy, wielki zdobywco? Podobno jesteś dość silny, żeby raz na zawsze pozbyć się wszystkich buntowników. Weź mojego osobistego strażnika i zabij wszystkich przywódców buntowników. To wszystko? Nie całkiem. Zbyt długo już tkwię w tym zamku. Czekam na okazję, żeby zaatakować stolicę Vanguard. Ale przez tę barierę, którą ustawił król, nic nie mogę zrobić. Jestem jednak pewien, że istnieje jakaś droga do królewskiego zamku i że buntownicy ją znają. Rozumiem. Pokój załatwiłem. Królestwo ludzi ostatecznie upadło. Król i buntownicy zostali pokonani. I to wszystko twoja zasługa, Mora. Zasłużyłeś sobie na najwyższe odznaczenie. Taki zaszczyt nigdy jeszcze nie spotkał żadnej Mory. Podejdź i odbierz swoją nagrodę. Chylę przed tobą czoła, wielki wojowniku. Co teraz? Spróbujemy pozbyć się tej przeklętej bariery dookoła Vanguardu. Zrównamy z ziemią królewski zamek. Kamień na kamieniu nie zostanie. Mory nigdy już nie wystąpią przeciwko nam. To moja misja. Teraz, kiedy twój lud został pokonany, jesteś zdany sam na siebie. Życzę ci wielu zwycięskich bitew, wielki wojowniku. Nauczysz mnie walki. Ogólnie jak się gra właśnie wojownikiem, to można się u niego nauczyć bardzo fajnej i przydatnej rzeczy, jak się idzie dużo w siłę. To jak się ma chyba tam 250 siły, czy tam 300 siły, nie pamiętam. To można się nauczyć, pokaż mi jak się leczyć i wtedy... No, wiecie, samo HP nam się regeneruje. To jest bardzo przydatne. Tak samo jak się ma dużo prastarej wiedzy, to można u kogoś się nauczyć, że może się mana automatycznie odnawiać. Tak po trochę, wiadomo, nie będzie to jakoś mega szybko, ale zawsze coś. I też będę planował się tego nauczyć, bo na pewno nam się przyda. Ogólnie to podbiliśmy Vanguard, wszystkie takie miejsca z buntownikami pokonaliśmy, czyli taki główny właśnie wątek, jeśli wybieraliśmy orków, stronę orków, no to Myrtanę mamy tak naprawdę załatwioną, tyle co nam zostały, może jeszcze jakieś pomniejsze questy, ale to tam takie no, mniej ważne, więc taką rzecz zrobiliśmy i teraz będziemy mogli najprawdopodobniej udawać się już na pustynię, zaczniemy sobie od pustyni. Ruszymy po tych wszystkich miastach i będziemy sobie dalej tutaj nabijać reputację. Będziemy teraz nabijać reputację u asasynów. Żeby dostać, tam też będzie potrzeba 75 reputacji, żeby dostać się do Isztar, czyli największego miasta asasynów, gdzie tam też jest taki wielki przywódca. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A w następnym odcinku już ruszamy dalej. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!